Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zapraszamy dzieci do obejrzenia spotkania autorskiego z panią Violettą Piasecką, przybliżającą młodym czytelnikom wydarzenia i postacie, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem autorką książek. Piszę dla Was i bajki, i prawdziwe opowieści. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tych moich prawdziwych opowieściach. W 2018 roku było wielkie święto, obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji chciałam być cząstką tego święta i napisałam dla Was dwie książki. I o nich dzisiaj porozmawiam. Ignaś, opowieści patriotyczne o Ignacym Paderewskim i Faustynka, nieznana postać, ale chciałam Wam pokazać, że nie tylko wielcy i znani, ale setki nieznanych osób, których nazwisko poszło w zapomnienie, przyczyniło się do odzyskania niepodległości. Jest jeszcze trzecia książka o Karolu Wojtyle, a tak naprawdę o Karolu Józefie Wojtyle. O niej też troszeczkę opowiemy, ale Karol urodził się, kiedy Polska, młodziutka Polska, była już utworzona, już była z powrotem na mapie, więc zaczniemy od Ignacego Jana Paderewskiego. Często się mówi o odzyskaniu niepodległości. Ludzie walczyli, a jak myślicie, wszyscy walczyli? Na pewno nie. Tylko odważni. Tak samo, słuchajcie, jest za każdym razem, nawet dzisiaj, narażają swoje dobre imię, swoją godność, a czasami i utratę pracy czy mieszkania. Ludzie bardzo odważni i dzięki takim ludziom Polska odzyskała niepodległość. Jednym z takich osób był tata Ignasia, Jan Paderewski. Walczył o niepodległość i został za to aresztowany. Ja tak zaczynam moją książkę, kiedy mały Ignaś bawi się gdzieś tutaj ze swoim kucykiem, na swoim koniku takim malutkim jeździł i nagle przyszło rosyjskie wojsko, aresztowało jego tatę. Ignaś miał wtedy 4 latka, a jego siostra Antosia miała lat 5, więc tak naprawdę były to całkiem małe dzieci. Schowały się w kurniku i czekały na pomoc. Ale pomoc nie nadchodziła, bo najbliższa rodzina, ciocia Ignasia, mieszkała od nich 100 km. Nie było wtedy samochodów, nie było ubitych dróg. Ciocia jechała po dzieci koniem, bryczką. A kiedy po nie przyjechała, Ignaś tak strasznie płakał. Wiedział, że ostatni raz jest tutaj, a tutaj był grób jego mamusi. Pobiegł jeszcze na cmentarz, złożyć mamusi kwiatki, pożegnać się, przytulił się do drewnianego krzyżyka i z ciocią pojechali do małej miejscowości Nowosiłki. Dzisiaj ta miejscowość została już poza granicami Polski, jest na Ukrainie, ale wtedy, jeszcze przed rozbiorami, ten teren należał do Polski i tam mieszkała ciocia. Ciocia pozwoliła grać Ignasiowi na starym, rozklekotanym fortepianie, żeby nie płakał, bo nie można go było uspokoić, ale dziecko grać nie potrafi. Brzdąkał sobie, słuchajcie, jednym palcem. Okropnie to brzmiało. Brzdęk, 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 brzdęk! Prawda, że strasznie? Więc kiedy tylko przestawał brzdąkać, od razu zaczynał płakać, więc ludzie zatykali uszy i słuchajcie, pozwalali mu grać. Nawet ciocia poprosiła jednego pana, sąsiada, żeby go nauczył kilku melodii i Ignaś cały czas grał. Ale pewnego wieczoru stał się cud. Tata wrócił z więzienia. Przyszedł, słuchajcie, brudny, wynędzniały, ale wieść o tym, że on z powrotem przyszedł, rozniosła się lotem błyskawicy po całej miejscowości. A to nie były czasy, gdzie można było zadzwonić, były telefony, czy była telewizja, taka jak teraz o różnych wydarzeniach dowiadujemy się z telewizji, czy z internetu, komputerów też nie było tym bardziej. I wieść lotem błyskawicy rozniosła się po okolicy i słuchajcie, zebrała się cała miejscowość, żeby zapytać pana Paderewskiego, czy może widział ich bliskich, czy może widział, czy razem z nim wyszedł ktoś z więzienia, na przykład brat, mąż, czy żona, czy mama, albo czy może wywieźli go na Syberię, daleko, daleko, do zimnej krainy, tam też wywożono ludzi za to, że walczyli o Polskę. A jedna pani z tej radości, że chociaż jednemu udało się wrócić, zaśpiewała taką piosenkę. Wszyscy ją znali, choć nie wiedzieli, skąd ją znają. Ciekawe, czy wy ją znacie.
Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy. Co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy. Znacie tę piosenkę? Słuchajcie, dzisiaj jest to hymn, ale wtedy ta piosenka hymnem nie była. To była piosenka, która przynosiła ludziom nadzieję i wiarę w to, że jeszcze będzie dobrze, że będzie Polska. Nazywała się wtedy Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Słowa są troszeczkę inne niż dzisiaj, prawda? Ale no, na przełomie lat słowa się troszeczkę zmieniły i na szczęście piosenka, ta piękna piosenka, która przynosiła ludziom tyle radości, tyle nadziei, dzisiaj jest hymnem. Ale po wielkiej radości nastał smutek. Nikt nie chciał dać pracy tacie Ignasia. Nikt nie chciał go zatrudnić, no bo wiadomo, jeżeli on miał kłopoty, to jak się jemu pomoże, to też będzie może, będzie ktoś miał kłopoty. Nikt tego nie chciał. Ludzie są bardzo ostrożni i do dzisiaj tak jest. I słuchajcie, tata przeszedł z dziećmi okropną biedę. Dopiero po 3 latach dostał pracę w okropnym miejscu. Na cmentarzu. Miał opiekować się cmentarzem, a co to była za straszna moda wtedy, słuchajcie. Zatrudniano panie, które bardzo głośno płakały, żeby uświetnić uroczystość pogrzebową. Okna Ignasia pokoju wychodziły wprost na ten cmentarz. Ignaś robił się coraz bardziej smutny, coraz bardziej przygnębiony, aż pewna sąsiadka powiedziała: panie Paderewski, czas zabrać stąd syna. Niech pan wyśle syna gdzieś do szkoły. Najlepiej do szkoły muzycznej, przecież ten dzieciak ciągle gra. Niech jedzie najlepiej do Warszawy, daleko stąd. Do Warszawy było aż 700 kilometrów stamtąd. Na dodatek nie było czym dojechać. Więc tata powiedział: synku, ja tobie obiecuję, jeśli tylko wybudują tutaj tory kolejowe, pierwszym pociągiem jedziesz do szkoły. To znaczy kiedy? Słuchajcie, to znaczy kiedy? Kiedy tam miały powstać tory? Może nigdy, prawda? Ale tata słowa dotrzymał. Tory wybudowano, kiedy Ignaś miał 12 lat. Już Wam pokazuję. Nie był to zwykły pociąg. Był to pociąg drewniany. Był to pierwszy pociąg. Próbny. Nie było siedzeń. Drewniany, takie jak stare skrzynki. Pociąg jechał bardzo wolno, 30 km na godzinę. Nie było, słuchajcie, nie było toalet. Jak się komuś zachciało siusiu, to pociąg się zatrzymywał i ludzie biegli w krzaczki. Chcielibyście tak podróżować? Nie, na pewno nie. Gdy dojechali do Warszawy, pobiegli od razu do szkoły muzycznej i Ignaś został przyjęty. Było to wielkie wyróżnienie, bo rzadko kogo przyjmowali do szkoły. Ale dyrektor szkoły powiedział, że niestety nie ma dla uczniów ani fortepianu, ani noclegu. Muszą sobie poszukać. No i gdzie tutaj zostawić Ignasia na 5 długich lat? Chodzili od domu do domu, prosili, żeby ktoś się zaopiekował nim, bo kiedyś takie dobre polskie rodziny, bo to Polska była pod zaborami, więc wiadomo, że Polacy się bardziej wspierali niż teraz. I polskie rodziny przyjmowały na wychowanie czy na jakiś czas gdzieś tam z ubogiej szlachty czy jakąś nawet nieznaną osobę pod swoją opiekę. Ale akurat był to czas, że nie mogli znaleźć dla Ignacego żadnej pomocnej rodziny. Zapadł zmierzch i zobaczyli coś niezwykłego. Co tu jest niezwykłego? Właściwie nic, prawda? Pierwsze światła zobaczyli. Słuchajcie, pierwsze światła w Polsce oświetlały Plac Krasińskich w Warszawie. Dziś na tym placu stoi sąd, ale kiedyś na tym placu była fabryka fortepianów. Ignaś, gdy to zobaczył, te fortepiany, te światła, ten blask, popędził tam. Fortepiany piękne, błyszczące, okropnie drogie. Ignaś usiadł przy jednym fortepianie i zaczął grać. Przybiegł właściciel. Przybiegł właściciel, podrapał się w głowie i mówi: fajnie gra ten dzieciak. Jak on by tutaj grał, z daleka słychać by było muzykę i ludzie częściej by odwiedzali ten salon z fortepianami. No co tata się rozpłakał i powiedział, że muszą wracać. Dzisiaj wieczorem odjeżdża ten pociąg nocą. Następny pociąg jest dopiero za miesiąc, a tam została Antosia. Ich przecież jeszcze Ignasia siostra i córka tatusia. I trzeba wracać do domu.
Pan znowu podrapał się w głowę i mówi: a jakby ten dzieciak u mnie został? Mam 10 dzieci, przecież 11 to ja już nawet nie zauważę. I tym sposobem Ignacy Jan Paderewski zamieszkał w sklepie z fortepianami. Chodził na lekcje fortepianu i teraz uwaga, jeżeli o czymś marzycie, macie jakąś pasję, chcecie zostać czy pianistą, czy pisarzem, czy grać w piłkę nożną, być piłkarzem, czy malarką, nie poddawajcie się, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Ignaś 3 prosił profesora, żeby go przyjął na lekcję fortepianu. A profesor mu powiedział, że absolutnie na fortepian się nie nadaje, ma brzydkie palce, nie nadają się, nie wiem, czy były za szczupłe, czy za grube, czy za krótkie, czy za długie, nie podobały się panu profesorowi. I Ignacy dzień w dzień, po kilkanaście godzin grał w tym sklepie, w pustym sklepie i nocą i w dzień, żeby dostać się na lekcję fortepianu. I dostał się po 3. Ilu z was by w siebie zwątpiło? Ilu z was by porzuciło swoją pasję? A on się jednak nie poddał. Ja też powiem o sobie, że ja też się nie poddaję. Bardzo długo pisałam do szuflady, nie mogłam znaleźć wydawcy. Wstydziłam się komuś dać moje bajki, ale w końcu się przełamałam i słuchajcie, po 7 dałam do wydawnictwa i dzisiaj mogę wam tutaj opowiadać o książkach. Słuchajcie, to nie jest tak, że spełnia nam się marzenie od razu. Najpiękniejsze nasze marzenie, aby się spełniło, musimy troszeczkę poczekać, być wytrwałym, nie poddawać się i pracować nad sobą. I tak też było z Ignasiem. Po 7 pracy skończył szkołę z nagrodą jako najlepszy pianista. A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że to był chłopiec, który miał 2 marzenia. Ciągle mówił jako dziecko, że ma 2 marzenia. Pierwsze, chciał być kimś, jeszcze nie wiedział kim, gdzie przypuszczał jeszcze, że będzie pianistą. A drugie marzenie? Słuchajcie, nikt o tym nie marzy dzisiaj. Tak naprawdę mało kto. Mówił ciągle, że chce zrobić coś dla Polski. Ale dlatego tak mówił, że dzisiaj mamy piękny kraj, chodzimy do szkoły, zobaczcie jaka piękna biblioteka i wszystkie książki tu czekają na was za darmo i dla dzieci, i dla dorosłych. Ale kiedyś, słuchajcie, Polski nie było na mapie i ludzie o tym ciągle rozmawiali, że to będzie pięknie, kiedy Polska będzie na mapie. I mały Ignaś, gdy słuchał rozmów dorosłych, chciał zrobić coś dla Polski. Jedno z jego marzeń prawie się spełniło. Został pianistą i to takim pianistą, który skończył szkołę z nagrodą. A słuchajcie, po szkole zdarzyło się coś wspaniałego. Kiedy skończył szkołę, już tu pokazuję, a szczególnie dziewczynkom, zakochał się. Zakochał się w pięknej dziewczynie, Antoninie Korsakównie. Miała tak samo na imię jak jego siostra. Ale Antosia złamała mu serce. Słuchajcie, Ignaś był załamany, miał złamane serce. Chciał uciec z Warszawy i nigdy tu nie wrócić. I rzeczywiście wyjechał gdzieś tam do Zakopanego, do Krakowa, nawet do Niemiec, ale tęsknił za Polską, tutaj za tym rejonem, za Warszawą. Wrócił i grał koncert, na który w ogóle nikt nie przyszedł. W pustej sali grał tak naprawdę sobie i na jego koncert przyszła wspaniała, ja na nią mówię dobra wróżka, ale naprawdę była to polska aktorka Helena Modrzejewska. Przyszła razem ze swoim mężem, przechodziła obok tej sali i usłyszała piękną muzykę. Zachwyciła się i powiedziała: chłopcze, jak ty wspaniale grasz. A Ignaś powiedział, że nie opanował fortepianu. Pani się zmartwiła i powiedziała: ależ chłopcze, grasz cudownie. Polska kiedyś będzie z ciebie dumna. Gdy odzyskamy niepodległość, będziesz tutaj rozsławiał dobre imię naszego kraju. A on powiedział, że nie opanował fortepianu. Pani się zmartwiła i zapytała, czy jest na to jakaś rada. A on jej powiedział, że w Austrii mieszka profesor. Kto u niego kończy studia, jest sławnym pianistą. Ona powiedziała: chłopcze, no to jedź tam. A on się wtedy przyznał, że śpi na ławce w parku, że ta koszula, w której gra, jest jego ostatnią koszulą i nie pamięta, kiedy jadł ciepły posiłek. Wyobraźcie sobie, że pani Helena, choć go wcale nie znała, dała mu pieniądze na skończenie studiów.
I rzeczywiście, kiedy skończył te studia w Austrii, otworzyły się przed nim nagle wszystkie salony świata. Królowa Wiktoria przyszła na jego koncert. Dzisiaj mamy królową Elżbietę, ale wtedy, słuchajcie, w Anglii była królowa Wiktoria i dała mu swój piękny królewski pierścień w podziękowaniu za jego grę. A jak królowa przyszła? No to, słuchajcie, otworzył się przed nim cały świat. Zaprosiła go do siebie Ameryka i tam zrobiła z niego wielkiego celebrytę. Wyobraźcie sobie, że był tak sławnym celebrytą, że do dzisiaj nikt od niego więcej nie zarobił w dziedzinie muzyki i piosenki. Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Kupił sobie w Stanach Zjednoczonych luksusowy wielki pociąg, a Ameryka dostosowywała rozkład jazdy do jego koncertów. Rozkład jazdy pociągów nie robią tego dzisiaj nawet dla własnego prezydenta, ani dla żadnego innego celebryty. Jak myślicie, był szczęśliwy? Pewnie myślicie, że tak, ale ja Wam powiem, że nie. Nie spełniło się jego drugie marzenie. A pamiętacie, jakie było? Chciał zrobić coś dla Polski. Polski dalej nie było na mapie, ale on był zamożny, sławny, mógł zrobić bardzo dużo. Pojechał, a zanim pojechał, jeszcze Wam coś pokażę. Słuchajcie, Polacy już nie chcieli walczyć o Polskę, no bo przecież byli za to skazywani na ciężkie więzienie. Byli wysyłani, o, tak jak rodzice mojej drugiej bohaterki, troszeczkę o niej opowiem, ale chciałam Wam opowiedzieć o Ignasiu, bo była to niezwykła postać, a o Faustynce Wam tylko pokażę, że została, jej rodzice zostali wysłani daleko, daleko, zobaczcie, od Warszawy na drugi koniec świata, do bardzo zimnego kraju, na Syberię, i tam tęsknili za Polską. I Ignaś też chciał podnieść ludzi na duchu, tych, którzy zostawali tam zsyłani, bo ludzie już nie chcieli walczyć. I on zrobił coś niezwykłego. Za wszystkie swoje pieniądze, które wtedy zarobił, postawił w Krakowie z okazji 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, zwycięskiej bitwy, wspaniały pomnik. Pomnik przedstawiał polskiego króla Władysława Jagiełłę. A za taką malutką rzecz o Polsce można było trafić do więzienia. A on tu wielki pomnik postawił. Dlaczego nie w Warszawie? Bo w Warszawie od razu by go skazano na więzienie. W Krakowie troszeczkę mniej prześladowano Polaków. Słuchajcie, na otwarcie pomnika, na odsłonięcie pomnika z narażeniem życia przyszło 150 tysięcy ludzi. Ogromny tłum. Są zdjęcia, możecie zobaczyć sobie na YouTubie. Nawet zachował się filmik z odsłonięcia pomnika. Ja jeszcze jako ciekawostkę Wam powiem, że taki słynny pisarz Henryk Sienkiewicz, który napisał dla Was lekturę W pustyni i w puszczy, wtedy napisał taką nowelę Oblężenie Częstochowy i miała być ta nowela sfilmowana, ale nie była, ponieważ miał być tam żołnierz z taką naszywką biało-czerwoną i absolutnie władze się na to nie zgodziły. Nic, co polskie, nie mogło być pokazane. A tutaj, słuchajcie, taki pomnik, taki pisarz, zdobywca Nagrody Nobla, Władysław Reymont, przemawiał pod tym pomnikiem i rozpłakał się, że ktoś zrobił coś takiego dla Polski, ale Polski dalej na mapie nie było. Nikt nie chciał Polsce pomóc. Ignacy znał wszystkich. Wszyscy go znali. Pomyślał sobie, że pojedzie do swojego przyjaciela, premiera Wielkiej Brytanii, i poprosi premiera o pomoc dla Polski. Jak myślicie, pomógł premier? Zobaczcie takie rączki. Chciał pomóc? Nie. Powiedział: mistrzu, jesteś taki bogaty, taki znany, możesz mieć dom w Szwajcarii, przecież masz swój dom, we Francji masz dom. Po co nie mieszkaj w Polsce? Zapomnij o tym kraju. Po co ci ta Polska? Ale Ignacy nie chciał zapomnieć o Polsce. Pojechał do prezydenta Francji. Co prezydent Francji powiedział? Powiedział: nie, przyjacielu, nie mogę ci pomóc, choćbym chciał. Francja i Rosja mają sojusz, jesteśmy przyjaciółmi. My Polsce nie możemy pomóc. Ignacy zrobił się bardzo przygnębiony, bardzo smutny. Pomagał finansowo jak mógł, oddawał prawie wszystkie swoje pieniądze, ale naszego kraju dalej nie było. Z
stała się na dodatek jeszcze gorsza rzecz. Wybuchła wojna. Niemcy i Rosja zaczęli się ze sobą bić. Ale gdzie oni się bili? Oni się bili tutaj. Tu, na tym terenie, trwały najgorsze walki. Ignacy pomyślał sobie, że to straszne, ale może to jest jedyna szansa, żeby Polska wróciła na mapę. Pojechał, słuchajcie, do Stanów Zjednoczonych poprosić o pomoc. Jak myślicie, pomógł prezydent? Tu niedaleko jest cudowny plac, plac Wilsona. Właśnie do tego prezydenta Ignacy się udał z prośbą o pomoc. No skoro jest tutaj plac Wilsona, to może prezydent jednak pomógł. Jak myślicie? Może i pomógł, ale nie od razu. Słuchajcie, prezydent powiedział tak. Mistrzu, nie chcę pomagać Polsce, bo za rok są wybory. I ja się boję, że Ameryka się zaangażuje tutaj teraz w tą wojnę. Amerykanie wcale tego nie chcą. No chyba że zrobisz coś takiego, że Amerykanie sami będą chcieli Polsce pomóc, a ja za rok wygram wybory. I co Ignacy miał zrobić, słuchajcie? Postanowił zrobić tak. Zaangażować wszystkie amerykańskie media. No ale żeby gazeta chciała dobrze o Polsce pisać, trzeba tej gazecie zapłacić, prawda? Ignacy pieniędzy nie żałował, ale zrobił coś innego. Dał pieniądze na założenie gazety. Założył wspaniałą gazetę, każdy o niej słyszał, słuchajcie. New York Times. New York Times został założony przez Ignacego Paderewskiego. Ta gazeta miała tylko dobrze pisać o Polsce. Rozsławiać dobre imię Polski. Dał pieniądze na założenie telewizji. Telewizji już nie ma tej, ale też ta telewizja tylko dobrze mówiła o Polsce. Były programy o Polsce. Było tak dużo programów, że żona Ignacego Paderewskiego, Helena Paderewska, przywiozła z Polski do Stanów Zjednoczonych, 19 360 sierot, dzieci, które tu traciły rodziców w czasie wojny albo biedy. My już tego nie pamiętamy. My mówimy tylko, że Ignacy był ojcem niepodległości. Japonia zrobiła film o tym właśnie, o tych dzieciach przewożonych do Stanów Zjednoczonych. Ameryka pokochała Polskę, a Ignacy sam osobiście codziennie grał koncert, codziennie w innym mieście. Na jego koncerty przychodziło 40 tysięcy ludzi, a nie mógł już grać. Nie mógł już grać, ponieważ kiedyś na koncercie w Rosji zniszczono mu palce. Rosjanie powbijali szpilki między klawiaturę. Kiedy Ignacy grał opuszki palców, wiecie, jak się skaleczymy, jak nas tutaj boli, prawda? Piecze, swędzi. A wyobraźcie sobie, on teraz grał dwugodzinny koncert dzień w dzień, codziennie w innym mieście. Gdy kończył grać koncert, klawiatura była czerwona od krwi. Możecie sobie zobaczyć. Oczywiście film będzie biało-czarny, ale zachował się jeden film. Wszyscy chcieli to zobaczyć. Ale on się nie poddawał. Przed fortepianem stawiał wielki polski herb. Ten herb ważył 50 kg i jest do zobaczenia w Muzeum Narodowym. Tutaj ja go oglądałam w 2018 roku, od kwietnia do listopada trwała wystawa i ja widziałam ten herb. Oczywiście nie mogłam go podnieść, bo to był eksponat muzealny, ale on stawiał taki herb i tak mówił do zgromadzonych. Oczywiście jego przemowa była troszeczkę dłuższa, ja wam przeczytam troszkę krótszą. Kochani przyjaciele, dziękuję wam z całego serca, że tak tłumnie przybywacie, aby posłuchać mojej muzyki. Przed koncertem pragnę wam opowiedzieć o dumnym, szlachetnym narodzie, o Polsce. Mówią, że Polski nie ma, ale to nieprawda. Nie ma jej tylko na mapie, ale jest w nas, Polakach, bo nigdy nie wyrzekliśmy się naszej mowy ojczystej, kultury, pamięci i tradycji. Zaborcy gnębią nas od ponad 100 lat, ale my, Polacy, nie poddajemy się. Moi rodacy, nękani wojną, żyją dziś w ogromnej nędzy, ale działamy. Walczymy. Oni tam, w Polsce, a ja tu w Ameryce, proszę was, wasze rodziny, waszych przyjaciół,
Pochylcie się nad Polską. Pomóżcie nam, tak jak niegdyś my pomogliśmy Ameryce, dając jej Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszkę. Otwórzcie wasze serca, otwórzcie wasze dusze. Niczego bardziej nie pragnę, jak tylko doczekać chwili, gdy moja ojczyzna ukochana, moja Polska, będzie znowuż niepodległa. Ignacy Jan Paderewski pokłonił się nisko publiczności i trwał chwilę w tym ukłonie. Gdy podniósł głowę, zerwał się huragan braw. Wszyscy zgromadzeni na sali dziennikarze płakali. Mistrzu, możesz na nas liczyć, pomożemy Polsce, przyrzekamy. Niech żyje wolna Polska, niech żyje, skandowała publiczność. Wzruszony Ignacy uniósł ręce na znak ciszy. Jeszcze raz się pokłonił. Usiadł do fortepianu. Zanim dotknął klawiatury, zamknął na chwilę oczy, żeby powstrzymać napływające łzy. Ale już po chwili spod jego palców wypłynęła przepiękna melodia. Mazurek Amol Fryderyka Chopina. Z zaczarowanych dźwięków melodii uwolniła się polska dusza. Popłynęła daleko, wysoko, by przynieść Polakom upragnioną wolność. Te koncerty trwały równy rok. 360 koncertów. Codziennie, oprócz może Wielkanocy czy Bożego Narodzenia, koncertował. Po roku przybył do Białego Domu, właśnie do prezydenta Wilsona, którego plac jest tutaj niedaleko. A prezydent powiedział: mistrzu, świetnie się spisałeś, wspaniale, ale jeszcze jeden warunek. Otóż musisz napisać takie przemówienie, które sprawi, że cały Senat Stanów Zjednoczonych przegłosuje, że warto Polsce pomóc. Słuchajcie, Ignacy pięknie pisać nie umiał. On tylko pięknie grał. Ale prezydent Wilson zażyczył sobie, że tylko Ignacy ma to napisać. I Ignacy miał na to 3 dni, a to przemówienie miał oddać na dworcu pułkownikowi Mendelsowi Hausowi, którego pomnik stoi u was w parku Skaryszewskim. I słuchajcie, a pułkownik miał to zawieść prezydentowi właśnie do Senatu. Ignacy odłożył wszystko, pisał dzień i noc, nie jadł, nie spał, nie chodził nigdzie. Pisał, pisał i pisał i wyobraźcie sobie, to jest prawda, ta sytuacja tu już wam pokazuje. Kiedy przybiegł na dworzec, pociąg już ruszał. Pułkownik Mendelhaus się tak zdenerwował i krzyknął: no, nareszcie zdążył pan. Jutro, mój drogi, wszystko się zacznie. Ignacy krzyknął jeszcze: co takiego się zacznie? A pułkownik: jak to co? Jeśli wszystko dobrze pójdzie, Polska się odrodzi i będzie znowu istnieć. Ignacy nie mógł uwierzyć. Całą noc się modlił na kolanach, żeby Senat przegłosował to przemówienie. I tak się stało. Kiedy Senat przegłosował to przemówienie i Ignacy wiedział, że Polska się odrodzi, przybył tutaj od razu, nie czekając na żadne dokumenty, przybył do Poznania. Ludzie się tak cieszyli, bo wieść przez ocean przedostała się do Polski. Ludzie się tak cieszyli, że będzie Polska, już wiedzieli, że Senat to przegłosował, że odczepili, słuchajcie, koniki z bryczki Ignacego Paderewskiego na dworcu i pociągnęli jego powóz do hotelu i wybuchło w tym dniu, w dniu jego przyjazdu, pierwsze w Polsce zwycięskie powstanie, powstanie wielkopolskie. Tutaj, słuchajcie, ze wschodnich terenów pogonił, bo to, słuchajcie, Polska odzyskała niepodległość, mówi się 11 listopada, ale to jest data umowna. Tak naprawdę Józef Piłsudski przybył do Polski 10 listopada, 11 ogłoszono stan niepodległości Polski, ale Józef Piłsudski, wiecie, że jeszcze musiał tutaj pogonić Rosjan z powrotem do Rosji, a Wielkopolanie, Polacy sami na wieść o przybyciu Ignacego Paderewskiego pogonili na ziemię zachodnie tutaj przybyszów, którzy nie chcieli stąd wyjść, choć już Polska była niepodległa. Ale został jeszcze ostatni warunek. Ignacy pojechał podpisać tę wspaniałą jego przemowę. To jest nasza deklaracja niepodległości. 13 punkt pokoju na świecie po I wojnie światowej. To jest polska deklaracja niepodległości, że Polska ma być od morza do Tatr
ale tam, słuchajcie, wszyscy przywódcy, jak to politycy, nie tylko w Polsce się kłócą, ale wszędzie się kłócą. I już tutaj w Polsce, słuchajcie, dwie partie, i jest tak w każdym kraju, nie myślcie, że tylko w Polsce, dwie partie się tak ze sobą ścierały, kłóciły, partia Józefa Piłsudskiego i partia Romana Dmowskiego, że tam na Wersalu, gdzie Ignacy podpisywał naszą deklarację niepodległości, wszyscy przywódcy świata stwierdzili, że został jeszcze trzeci warunek, żeby Polska odzyskała niepodległość. Premierem nie może być nikt inny, tylko Ignacy Jan Paderewski. Był załamany, bo nie chciał być premierem. On się na polityce nie znał. On mógł to wszystko sfinansować, ale na polityce się nie znał. Ale żeby Polska odzyskała niepodległość, zgodził się być premierem. Już nigdy nie będziemy mieli takiego premiera. Nigdy. Słuchajcie, kto z Was rozmawiał kiedyś przez telefon? Kto? Każdy, prawda? Przez taki telefon z kabelkiem. Wyobraźcie sobie, że to Ignacy Jan Paderewski ufundował dla całej Polski linie telefoniczne, telegraf i telefon. Słuchajcie, kto kiedyś wysyłał list do skrzynki? Każdy, prawda? Każdy. Wyobraźcie sobie, że to Ignacy Jan Paderewski odbudował w całej Polsce Pocztę Polską. Wiedzieliście o tym? Kto z Was słyszał o Fryderyku Chopinie? Każdy. Byliście może kiedyś w Żelazowej Woli, w tym cudownym, no nie teraz jest cudowne muzeum, ale kiedyś był taki dworek. On jeszcze oczywiście jest. Kto tam był? Słuchajcie, pewnie nie wiecie, że ten dworek odbudował Ignacy Jan Paderewski i on zapoczątkował kult swojego ukochanego kompozytora Fryderyka Chopina. A jak przyjeżdżają do Polski głowy państw, takie, słuchajcie, już znakomite znakomitości, to nocują w hotelu, który jest przy Pałacu Prezydenckim. Ten hotel również ufundował Ignacy Jan Paderewski. Zrobił tak wiele, a my możemy zrobić tylko jedno. Słuchajcie, pamiętać o nim i w dniu Święta Niepodległości wywiesić flagę. Piękną, biało-czerwoną, czystą, wyprasowaną i być z tego dumni. Dzisiaj nie musimy walczyć zbrojnie, możemy walczyć uśmiechem, dobrym słowem. Słuchajcie, wiecie, jak teraz możemy walczyć o Polskę? Możemy, kochani, nie śmiecić. Możemy dbać o przyrodę. Wywiesić naszą polską flagę i być dla wszystkich miłym i serdecznym. I to też jest walka o nasz kraj, dlatego, że inni będą postrzegać nas jako dobrych, wspaniałych ludzi. Ja tylko Wam jeszcze pokażę zdjęcie tutaj, to jest oczywiście rysunek. Bardzo słynne zdjęcie, kiedy po 127 latach nieobradowania Sejmu, słuchajcie, Józef Piłsudski jedzie razem z premierem Ignacym Paderewskim na pierwsze w Polsce po 127 latach obrady Sejmu. Ten Sejm, słuchajcie, nie obradował tam, gdzie zwykle. Przed rozbiorem Sejm obradował w Pałacu Królewskim, ale pałac był zniszczony. Więc słuchajcie, największa sala, jaka była wtedy w Polsce i pomieściła posłów, to była sala należąca do zakonnic na pamiątkę tych pierwszych, tego pierwszego, słuchajcie, posiedzenia Sejmu. W tym miejscu wybudowano Sejm, który stoi do dzisiaj i jest przy ulicy Wiejskiej. To tyle, słuchajcie, a jeszcze zagadka dla Was. Nie mogę Was tak zostawić, zagadka będzie taka. Pewnego dnia na koncert Ignacego Paderewskiego przyszedł bezczelny chłopak i powiedział: mistrzu, ja tobie zorganizuję koncert. Ignacy się spojrzał i powiedział: chłopcze, nie dasz rady. Moje koncerty organizują potężne firmy. Kompletnie sobie nie poradzisz. A ten chłopak się rozpłakał i powiedział, że bardzo chce zorganizować ten koncert. Ignacy się zapytał: ale dlaczego? I ten chłopak powiedział: bo nie mam za co skończyć studiów. Ignacy przypomniał sobie, że przecież jemu też ktoś pomógł i powiedział: dobra, organizuj. Ale koncert się, słuchajcie, nie udał. Trwał wielki tydzień. To był, słuchajcie, post, taki przed Wielkanocą, taki okres zadumy. Nikt na koncerty nie chodził. Jak na Ignacego Paderewskiego przychodziło, słuchajcie, na koncerty 40 tysięcy osób, tak wtedy na ten koncert przyszło 400 osób. A ten chłopak wynajął gigantyczną salę, wynajął fortepiany, oświetlenie, plakaty. I zbankrutował ten chłopak, mówi do Ignacego, on za to wszystko miał zapłacić i mówi:
Mistrzu, ja wezmę kredyt, ja przez 10 lat to spłacę, ja to wszystko spłacę. Ignacy go przytulił i powiedział, chłopcze, ja to spłacę. Zapomnij, dał mu na skończenie studiów. Ten chłopak był tak szczęśliwy i powiedział, ja się kiedyś panu odwdzięczę. Ignacy powiedział, że nie trzeba. I wiecie co, on się odwdzięczył. Słuchajcie, jak ten chłopak się odwdzięczył. Nie, nie Ignacemu. Słuchajcie, zrobił coś dla Polski. Ten chłopak został po Wilsonie, po prezydencie Wilsonie, następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, co za zbieg okoliczności. Zrobił dla Polski coś tak niezwykłego, że pomnik tego zwariowanego studenta stoi bardzo blisko Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Co to za chłopak? Co to za pomnik? Co on takiego tam nawyrabiał? Słuchajcie, będziecie się musieli dowiedzieć z książki albo z historii. Polecam Wam serdecznie. Oprócz Ignasia, obiecałam Wam, że chwilkę tylko powiem jeszcze o Faustynce. Faustynka jest nieznaną postacią, aczkolwiek moje pokolenie ją zna, tylko nie wie, że ją zna. No to kim ona może być? Słuchajcie, mała dziewczynka, która urodziła się w drodze na Syberię. Jej tatuś walczył o Polskę, brał udział w powstaniu listopadowym i słuchajcie, wszystkich powstańców aresztowano, a jego żona, która bardzo go kochała, poszła razem z nim. Z własnej woli. Poszła w tę straszną wędrówkę. Słuchajcie, szło się na Syberię 6 tysięcy kilometrów. Oni wyszli z Żytomierza. Wygoniono ich z Żytomierza. Szli pieszo. Wyszło wtedy 20 tysięcy ludzi, a 5 tysięcy doszło. Co się stało z 15 tysiącami? Zmarło po drodze. Więc wyobraźcie sobie, jak to była straszna wyprawa. Mama Faustynki nie wiedziała, że spodziewa się dziecka. Faustynka urodziła się podczas tej strasznej wędrówki i miała tylko jedno marzenie – przyjechać do Polski, uczyć dzieci języka polskiego. Jej marzenie się spełniło, a kiedy tu przyjechała i dowiedziała się o takiej wspaniałej nagrodzie, wiecie, że podczas zaborów nie można było dać komuś medalu, orderu, dyplomu. Studenci takim wybitnym osobom dawali bukiecik fiołków. Podczas zaborów to był symbol, że walczyło się o Polskę i Faustynka chciała zasłużyć na fiołki. W Warszawie był taki tutaj profesor, mówiono na niego Promyk, ale on się nazywał naprawdę Kazimierz Pruszyński, zresztą jego potomkowie dzisiaj prowadzą bardzo słynne w Polsce wydawnictwo. I słuchajcie, ten pan Kazimierz Promyk Pruszyński był twórcą elementarza, pierwszego polskiego elementarza, który uczył czytać małe dzieci sylabami, a nie literka po literce. I dostał nawet międzynarodowe odznaczenie za swój elementarz, ale u tego profesora były takie tajne zgromadzenia. Przychodziła młodzież i robiła niepodległościowe ulotki, albo walczyła, robiła, no trudno mi powiedzieć, co oni tam robili. W każdym razie Faustynce przyszło w udziale przepisywać Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, czyli tę piosenkę, o której już tutaj mówiłam, a która została hymnem, i Faustynka roznosiła i wrzucała ludziom pod drzwi, wszystkim Polakom, warszawiakom, tę piosenkę. Ale Faustynka, słuchajcie, w pewnym momencie chciała uciec z domu. Miała trudne życie i chciała uciec od babci, która była dla niej zbyt surowa, i przygarnął ją pan, który założył miasto Nałęczów. Założyciel uzdrowiska w Nałęczowie przygarnął Faustynkę i Faustynka zamieszkała w Nałęczowie i tam uczyła dzieci czytać i pisać po polsku. I tam spotkał ją wspaniały pisarz i bardzo jej pomagał Stefan Żeromski. I starsze pokolenie znają, słuchajcie, z noweli Siłaczka. Tylko nie wie, że Siłaczka to właśnie Faustynka Morzycka. Piękna książka w ubiegłym roku stała się bestsellerem numerem 1 w całej Polsce. I to nie tylko w dziedzinie książek dla dzieci, ale we wszystkich książkach w Polsce. Polecam Wam serdecznie.